Siemanko, siemanko, w MTA, DayZ, powrót wielki. Nie wiem, wbiłem na jakiś serwer, ktoś mi podał IP, jestem na jakimś serwerze Poland PG, coś takiego. Nie wiem, teraz założyłem konto i nagle mnie zabiło, wybrałem płeć i potem leciałem ze spadochronu. No naprawdę początek bardzo zajebisty, może być, ale co ja do cholery ja z tej tu robię? Tutaj w ogóle jest istna pustka i nie ogarniam kompletnie, co ja tu robię. Ale dla mnie to jest już zaskoczenie. Powiem wam, wielkie zaskoczenie. What the fuck? Co to? Co to za gabinet jakiś? Jakaś izolatka? Dobra. Dobra. Okej. Nie chcę już być bardziej zdziwiony, jak zobaczę zombiaka. Bo nie grałem w MTA od sierpnia, więc nie wiem kompletnie, co tu się stało, co się zmieniło. Dlatego zwiedzę sobie ten serwer. O, fajnie wyglądają moje staty. Zmieniło się, naprawdę sporo się zmieniło. I to mi się podoba. O, jakaś umywalka. Ja się nie będę kąpał, ja jestem czysty, zawsze byłem czysty. Dziwne pomieszczenia, tyle powiem. Tutaj takie puste. Kurde, ale no ja bym chciał jakąś interakcję z graczem albo z zombiakiem, cokolwiek, bo ja tutaj nie będę wiecznie chodził. Ja oczekuję od tego serwera porządnej, epickiej walki z zombiakami. I nie tylko. Ale widzę, że tutaj jest pustka. Jakieś hangary, nie hangary. Coś mi się to nie podoba powoli. Ale teraz wyjdźmy sobie tutaj, bo to chyba tutaj się zaczną nasze przygody. A tak w ogóle to trochę MTA mi się rąbało, musiałem go ogarniać, ale myślę, że teraz będzie mi dobrze działał. Jakiś kurczok, kurde, nieogarnięty. Co ja tu robię? W ogóle mapę mam? F11 się chyba włączyło mapę, nie? Nie. Kurde. Co ja tu w ogóle robię? A więc to chyba tutaj się zaczną nasze już ogólne przygody. Na razie będę grał na tym serwerze, dlatego, bo no nikt mi jeszcze nie podawał innego IP. No może poza kilkoma ludźmi, którzy pisali mi w komentarzach pod poprzednimi odcinkami z MTA. Ale nie chciałem wchodzić. A tutaj widzę, że graczy ilu jest w ogóle? Graczy online 33, to naprawdę jest sporo. Przyznam szczerze. Party Gaming, tak, bo to jest skrót PG. Party Gaming, polski serwer. Zajebiście już się tu szykuje. Ale czekaj, tam coś widzę. A to chyba kamień. No widzicie, tradycyjnie już nie ogarniam, co jest czym. Mam jeszcze większy problem, bo nie mogę sobie ogarnąć, jak się pisało teraz na tym ogólnym czacie. Jedni mi mówili też, że muszę mieć przycisk insert, żeby to zrobić. A na cholerę mi jakiś przycisk insert, skoro ja go nawet na klawiaturze nie mam, no. To przepraszam bardzo. Coś z moją klawiaturą nie jest nie tak. Dlatego póki co nie będę z nikim czatował. Będę bardziej tutaj rozgrywał. Nie wiem. O, o. Gracz. Gracz, interakcja. Stop, stop, stop. Spokojnie. Wow. Spokojnie. Wow, 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 wow. Ty. Taki kozak z ciebie. Ja ci dam. Teraz już mi nie pokazaczysz. Łoty. Takiś jest kozak. Zaraz zostaniesz po mordzie. Ale patrz, teraz pięści zadają obrażenia. No to zarąbiście. Teraz jestem w takim dupie. Niepołamany jestem przypadkiem.
Ale się zrąbał. Aj, po co żem go odbugowywał? Aj, zrobiłem błąd teraz. Dobra. Trzeba będzie go zlać. Kurde, weź mnie, zostaw, idioto. Mogłem cię tak zostawić, byś nie wstał. O, network trouble. A czemu tamten sobie może biegać? Jakie gówno. What the hell? No mam problemy z netem. A czy chyba nie z netem, nie wiem, bo neta mam dobrego, to nie wiem, serwer, jakieś pliki serwery się kopiują. No szybciej! Chcę od tego kolesia uciec. On mnie tu będzie nękał. A ja nie mam żadnej broni, która mogłaby go zabić. No come on! Buguje się, wszystko się buguje. Zarąbiście. No ja mam problemy z serwerem. No zarąbiście, zarąbiście po prostu. Kurde, ile się będzie to backupowało. Chwileczkę. Wiecie co? Zrobię cięcie na chwilę i zobaczę co jest grane. Okej, jestem na jakimś innym serwerze. Też polskim. Nie wiem co to w ogóle ma znaczyć, że kurde gram sobie 5 minut na jednym serwerze i nagle mnie zaczyna wywalać, bo kurde cały serwer szlak trafił. Czekajcie, ja chcę coś ogarnąć. Kurde, no ja nie potrzebuję tego. Kurde, ja chcę to zamknąć. Dobra, nieważne. Mam tu jakiegoś kolesia, nieważne. Nie znam go, nawet nie mam zamiaru z nim chodzić. Tutaj po tej mapce, tam kolejny koleś. Ilu graczy mamy? 39, ło, jeszcze lepiej. I fajnie się wysuwa lista graczy. Nie, powiem wam, mnie się generalnie podoba coś takiego. 40 graczy, czyli to jest między taki, no nie narodowy, ale europejski serwer. Więc mogą tu wbijać ludzie z całej Europy. Ale w końcu jakiś ogarnięty serwer, który po prostu było mi dane zagrać. Podziękuję znajomemu na Skype'ie, który mi podał IP serwera, bo ja też już szukałem. Ogłupiałem totalnie, ale jeszcze miałem jakieś koło ratunkowe. Okej. No polskie Daisy, no super, pierwszy raz chyba jestem na tym serwerze, ale widzę, że tutaj jest normalnie tabela taka jak zawsze. Gdzie jest nasze EQ? Właśnie, gdzie jest nasze EQ? A, J. A, czyli mamy to co zawsze, bandaże i painkiller. Dobra, czyli zaczynamy tutaj od zera. I ogólnie, no wiecie co, teraz jakoś mi się zachciało znowu grać w MTA, dlatego że no trochę mi brakowało tego tradycyjnego nawalania w zombie, zabijania ludzi na takich serwerach. A jeszcze jak są polskie serwery, to już w ogóle. Więc naprawdę szczerze miło jest, jak się wraca do czegoś, co się robiło. Jeszcze jak tyle ludzi to oglądało, to już naprawdę jest coś ciekawego. F3 to było. Było punkty GP. Pamiętam. Chyba, że już zlikwidowali. Zobaczymy. Co wy tu macie jeszcze? Ale szczerze to się dużo nie pozmieniało. A to niektóre serwery. Możemy wbić na jakiś taki dość. Kurde, nie będę tego gówna zbierał. Nie da się go nawet zebrać. Niektóre serwery pewnie nie zostały jeszcze jakby tak zoptymalizowane i zmodyfikowane bardziej. Ale niektóre pewnie już zostały zmodyfikowane.
Kurde, nie chcę radio czatu, ale mi się teraz pieprzą przyciski. Czemu gram sam? Będę musiał poszukać ekipy. Takiej porządnej ekipy, taka, która by została ze mną do końca. Nie to, co było w przypadku czterech sezonów, gdzie co sezon się zmieniała ekipa. O, dobra, mamy nasze zombiaczki. Czyli zombie się nie zmieniły na tym serwerze. Szkoda, myślałem, że zrobili z nim porządek. Myślałem, że tak będzie. Niestety się pomyliłem. Fuck logic. Dobra, co my tu mamy? Tu idą tu zombie, nie? Pusty kanister. No, zaraz się coś tu znajdzie do roboty, bo ja nie chcę, żebym całą godzinę zmarnotrawił na i no wyłącznie eksplorowanie. Chociaż od tego trzeba właśnie zacząć, bo nie mamy itemów, trzeba szukać broni. Jak się znajdzie, to potem szukamy PvP graczy i ich niszczymy. Skrzyneczki. Ja bym na... O kurde. Najpierw muszę znaleźć broń. To jest najważniejsza rzecz. Potem mogę się zająć jakimiś lepszymi itemami, czy tam zombiakami. Teraz to ja nic tu nie zrobię. Nie zdziałam kompletnie nic. Szukajmy jakiejś tutaj sklepu z bronią. Albo chociaż... A, Survivor Clothing. A to już mamy ten strój. Co my tu mamy? Tutaj się nic nie znajdzie. A tu coś było, jak tylko wchodziłem. Dobra. Wydawało mi się jednak. No graczy ilu już jest? 48, ja cię kręcę. Tutaj naprawdę musi być sporo ludzi. No patrzcie, tu leży plecak, ale go nie ma. Jakie głupie, nie? Kurde, ale mi się pieprzą przyciski, naprawdę, no. Kompletny no ogar. Co? Jakiś bug? Aha, bugi serwera. No i dobra, no i tu się nic nie dzieje w sumie. I jak się dalej nic nie będzie działo, to ja zmieniam serwer. O, ktoś w końcu jakiś Polak napisał. Miło. Nie, bo ja tak sobie sprawdzę szybko ten serwer, czy się coś zmienił ogólnie, czy doszły ogólne zmiany serwerowe, nie tylko te polskie, ale i te międzynarodowe. Czy się coś pozmieniało, czy lipa, dalej wszystko stoi na swoim miejscu. Szukamy czegokolwiek, graczy, itemów. Zombie też, ale to zombie na ostatnim miejscu. A se skoczymy do wody. Czemu by nie? O kurde. Jest tu coś? Nie. Przejdziemy się do wojska, może tam znajdę jakieś itemy. Jak nic nie będzie, to ja stąd idę i szukam innego serwera, bo ja nie chcę naprawdę materiału tracić na jakieś kurde bezsensowne chodzenie i niczego nie znajdywanie, bo tu chodzi o to, żeby była cały czas jakaś akcja. No może teraz jej nie ma, ale ciągle robię jakieś interakcje typu skoki, zbieranie itemów. O! Ktoś tu położył siatki. Bardzo sprytnie. Zombiak. Na rolkach. Tradycja musi być w MTA. Wobec zombiaka na rolkach ta gra by nie działała. Bądźmy szczerzy. Dobra, jesteśmy prawie w wojsku. Właściwie to się przejdziemy do tych zniszczonych samolotów.
tych wraków, tam się coś znajdzie. A jak nie, to wychodzę z serwera i szukam innego. Taki odcinek będzie dość wstępny, taki mieszany, raz na tym serwerze, raz na tamtym. Ale chciałbym też nagrywać na jednym i tym samym serwerze, tylko teraz chyba ciężko jest znaleźć taki dobry serwer, na którym by się przyjemnie grało, zebrało ekipę i robiły akcje, tak jak to było kiedyś. Wow! Nie wiedziałem, że chipsy idealnie nadają się do rozpałki. Ale żeście mnie zaskoczyli. Naprawdę bardzo zaskoczony. F9? No kurde, no. Akurat nacisnąłem ten przycisk, co wyłącza nagrywanie. No pozdro. Dobra, tu jest pustka totalna. Czyli tu nic się nie znajdzie. Ogólnie lipnie. Myślałem, że tu będzie lepiej, a tak wcale nie jest. Ciężko się znajduje tu itemy, bo w niektórych serwerach to się łatwiej znajdowało bronie i szło naprawdę przetrwać, a teraz to będzie chyba ciężko. Jak będą tutaj nudy świeciły, to ja stąd wychodzę i szukam jeszcze jakiegoś innego serwera, jak mi ktoś poda oczywiście. A jak nie, to innym razem nagram MTA. Może wtedy będzie lepszy materiał. Nie wiem, zobaczymy. Póki co będę się tu szwendał. Przejdę się jeszcze do wojska, o ile jest puste. A raczej wątpię, że jest puste, bo zawsze jest pełne graczy, którzy dopieprzają się do itemów. O, lipa, lipa, kurde, no, no nie tego się spodziewałem, no, miało być tutaj naprawdę ekstra, z tego co znajomy mi podawał IP, że to jest idealny serwer, no i coś, nie widzę, żeby był taki idealny od razu, liczyłem na coś więcej. Ale niektórzy mają frajdę z zabijania ludzi. Wręcz mają taki wielki podjar i kozaczą sobie, że o, zabiłem gracza, jestem kozak, dostałem kurde punkta. Nagle ci ktoś zabije i pff, koniec. I trzeba od nowa wszystko zbierać po to, żeby zginąć. Ale to mówiłem parę miesięcy temu. Z przenudzenia. A w końcu broń. Co? Jaki shit! Gówniany ten serwer, nie podoba mi się. Kurde, jakie bugi tu są. Leży MP7, kurde, nie da się jej, czy tam MP5. Leży, nie da się jej wziąć, bo jej nie ma, a to jest tylko tekstura, kurde. Sztuczna tekstura. No nie wierzę, no i ja po prostu nie wierzę. Fakaj się, Negasie. Zombiolu. Kurde, no wkurzony jestem, bo już miałem nadzieję, że będę miał broń. A dawno w tej grze nie trzymałem broni. Wow, otwarty hangar. Otwarty hangar. Jestem zaskoczony. Nie wiem, no po prostu. Nie no, gratuluję, naprawdę takiego pomysłu. Ciekawe, ciekawy jestem tylko, czyja to jest ta baza, hangar. Naprawdę nie ma tu żadnych itemów. Ludzie, no zlitujcie się nade mną i cokolwiek znajdźmy. No ja tu nie chcę się zanudzić, ale chyba ten serwer chce doprowadzić do tego, żebym się kompletnie zanudził i nic z tego nie miał. Dobra. Ostatni cel mojej podróży na tym serwerze będzie wojsko. Jeżeli nic się nie znajdzie, wypieprzam z tego serwera i już do niego więcej nie będę wchodził. Bo ja nie będę tutaj, kurde, marnował pół godziny, a tu nic nie ma. Totalna lipa. Dobra. Mamy tutaj już wojsko. LOL, czemu pewna część terenu jest zielona? Nie, no ogar, totalny no ogar.
Ale wbijemy sobie jeszcze do hangarów, bo widzę, że tu są jeszcze jakieś itemy. Biegnijmy, biegnijmy. Dobra, no i dobra. Tu pusto, pusto. Pierwszy hangar pusty, zajebiście. Drugi hangar, co my? Jest, mamy Lee Infielda, ale nie mamy ammo. Zajebiście. A tu co mamy? Shotguna. No do prawdy. Ty, no, no i super. No i mamy zombiaka do ubicia. No kurde, nawet itemów nie można pozbierać, bo jakiś zombie się dopieprzy do ciebie. Zajebiście normalnie. Jakiś gracz tu zginął. M1911. Słabiutko. Według mnie. A ja chcę tylko moją pałkę, bo wiem, że Winchester nie posiada ammo. Dobra, taka pałka mi musi na chwilę wystarczyć. No serio! Ja nie mogę. Nie no, stwierdzam fakt, że ten serwer jest chyba najbardziej żalowym serwerem, na jakim w ogóle chyba grałem. Zaraz stąd wyjdę, poważnie mówię, tu kolejny gracz, jakiś zdechły. O, mapę ma przy sobie. F11 się brało mapę, dokładnie. Pięknie, tak wygląda nasza mapa. Nic się nie zmieniło. Chcę jeszcze do wojska. Z tego względu, że chciałbym zobaczyć, czy tam nie byłyby jakieś itemy. O, Bóg ze świecącą iskrą, nie wiem, niewidzialną, kurde, świecącą. Nie wiem, co to w ogóle ma być. Według mnie to jest śmieszne. Jeszcze tu chwilę posiedzę, nic się tu nie zmieni, no to ja stąd spieprzam i ewidentnie mówię, że ten serwer jest do dupy. Nie wiem, jakim cudem tylu graczy siedzi na tym serwerze, ale no pozdro, pozdro dla nich i za to, że grają na takim serwerze, w którym w ogóle ciężko się zbiera itemy i w ogóle są bugi. Bugi, które po prostu psują rozgrywkę. O the fuck. Ej, ja nie chcę zginąć, poważnie. Nie chcę zginąć. Wiedziałem, że tu ktoś jest. To już byłem w stanie przewidzieć nawet z zamkniętymi oczami. Kurwa. Sorry, że klnę, ale teraz. Teraz jesteśmy w pizdu. A tym bardziej jak zginę, to już w ogóle kucnijmy sobie i na kucaka wejdziemy. On pewnie będzie przeszukiwał itemy w wojsku, a ja za ten czas sprawdzę tych ludzi, czy oni czegoś tu nie mają. M9SD, lornetka, GPS, wire fence. Dobra. To był chyba jeszcze jeden koleś. Nie, to jeszcze dwóch koleś jest. Słow pyte. To on ich musiał nieźle załatwić. Pięknie. Pięknie. Już, już. Mamy zajebiście. Alispak. Kurde. Pięknie. Szybko, tylko szybko. M1911. Jeszcze ammo do niego. Kurde, pięknie. A jednak już się coś stało. Przypadek? Nie sądzę. A box of matches. Dobra. Ja bym zaatakował, mimo tak słabej broni, ale zaatakowałbym. Tylko teraz trzeba być czujny. Tutaj chyba kolejny typo zginął. Tak, to jest typo. Ewidentnie typo. Nic ze sobą nie ma takiego przydatnego. No i teraz uważaj. Uważaj, żebyś tylko nie zginął.
A mamy tylko M1911 bez ammo. Więc jeśli chcę przeżyć, to muszę, kurde, być hardcore i zabić tego typa. Ło, już mi się dech w piersiach podniósł i czuję dreszczyk emocji. Powolutku. Powolutku, ale czuję. Jeśli nic się nie zmieni, albo coś się stanie, to kurde, od razu bierz się za zabijanie. I bądź że czujny, kurde, i mi tu nie zgiń przede wszystkim. Bo ja nie chcę naprawdę tracić tego wszystkiego, a już mamy Alice Packa, to jest już coś. A ciężko się zdobywa. Chyba ciężko. Fuck. Kur. Fucky shit. Gdzie ten strzał był? Skądś go słyszałem. Szczerze nie chciałbym się teraz stąd ruszać. Ale trzeba ruszać się dalej. O, tylko zombiak. On może mnie wyczaić w każdej chwili i wydupić. Nożyk jakiś, co mnie to zresztą nie obchodzi. Ło, w pizdu. Sprawdzę, czy kolesia nie widać. Nie, ja go widziałem, był ewidentnie z haczetą. Tak, był z haczetą. Tu mamy bug, pusty bug pewnie. Ale go mogę sprawdzić na wszelki wypadek. No, pusty bug. Zbędzę. O! Koleś, koleś. Oż w pytę. Jest! Pięknie! Zdychaj, bitches! I co ty tutaj takiego masz? O, silniczek. Jak miło. Painkiller, Survivor Clothing, mapa, Radico, wezmę sobie Painkiller. Silnik zajmuje 5. A sobie wezmę. Kurde, nie, zajebista akcja. A jednak warto było tu przyjść. Tylko widzę, że tutaj są jakieś cieniasy. Ale to nie był ten koleś z siekierą. No inaczej by mnie już zaciukał. A to by było wiadome. Oj, powiem wam, jestem zaskoczony. Na początku miałem złe zdanie na temat serwera, teraz zmieniam go po tej akcji i po tym dropie itemów. Jestem skłonny powiedzieć, że serwer jest w miarę dobry, dlatego jeszcze na nim zostaję, póki nie zginę. Dlatego trzeba być uważny, bardzo uważny. A ta jedna akcja naprawdę nam dużo dała. Czyli chyba już ogarnąłem MTA. Bo z tego co pamiętacie, w tamtym roku to był totalny nieogard, co chwilę ginąłem. A tu teraz jakieś kurde cieniasy, takie bambi gracze, którzy bez itemów są. A tu co to mamy, co tu mamy? Co to jest? Kurwa, słyszę strzały. A co mi się to zresztą nie podoba. Tego trzeba teraz uważać. Teraz trzeba uważać. Ja bym to najlepiej został i poczekał, póki się sytuacja nie uspokoi. A jeśli się nic nie zmieni, to w przeciwnym wypadku będziemy musieli ruszyć, zaryzykować i zaatakować, co najgorsze. No w ogóle mam farta, że z takiej broni zabiłem takiego cieniasa, bo inaczej on... Jakby miał N4, to już bym zginął ewidentnie. Ale jako, że to był cienias, to ja go jeszcze pocisnąłem z tego pistola. Dobra. No wspinaj żeś się tam, co ty się nie potrafisz spinać? O, dobra. Tylko właśnie najlepiej jest mi po kucaku w takim miejscu, wiecie, chodzić. Bo wtedy się czuję pewniej i bezpieczniej. I pewnie jeszcze wróg mnie nie słyszy. Więc to jest ten chyba plus. Zobaczymy sobie silos. O, wpytę. Jakaś rozruba. A, te strzały były wtedy.
To ta, o tą rozróbę chodzi, no wielka mi rozruba. Czyli coś bym wywalił. Tą pałkę mogę wywalić, bo mi się w pizdu nie przyda. Chcę upuścić. A teraz muszę broń zakładać. Zajebiście. Kurde, ale mi się dalej dupią przyciski. Ale dobra, trzeba będzie jakieś pićko jeszcze znaleźć. Muszę, wiecie, ostrożny być. A jak ogarnę, to wszystko będzie dobrze. Coś mam spadki FPS-ów, to mi się też nie podoba. Z drugiej strony. Ale nie ma aż takich mrocznych spadków. Są tylko takie spadki do 30, ale no i tak potem się łożesz w pytę. Kurwa. Jakiś bandzior. Ja pierdolę. Idziemy tam? Wo fuck. Koleś ma karabin. Może lepiej spieprzyć. Ham. Ja bym uciekał. O, szpytę. Uciekamy. Nie mam przecież szans. Ten koleś ma szybkostrzelną broń. On by mnie wykończył. Fuck. Kurwa. Zajebiście. Teraz jest zajebiście. I teraz kamp. Ja pierdolę. Fuck. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebym ja się tutaj kampił, bo koleś mnie może wyczuć, a w przeciwnym wypadku zabić. Więc ja i tak już mam przestranę, nagrabiłem sobie. A po drugie, koleś ma mnie już chyba na parę strzałek. Ja nie mam nawet nic do picia, ale mogę coś w sumie zjeść. Ale to i tak mi gówno daje. Jezu, jaka tam strzelanina się musi dziać. Ja teraz aż masakra. Masakra aż tutaj być normalnie. Jezu, kurwa. Dobra, chyba stąd jednak ruszymy. Zgubiłem przeciwnika. Ja bym stąd uciekał. Ja nie dam rady z tym przeciwnikiem, to jest niemożliwe. On ma przecież broń szybkostrzelną, a ja tylko pistola, który gówno mu pewnie zrobi. Dobra. Teraz na kucaku, na lajciku, spokojnie przechodzimy przez poziom wojska. Kurwa, ale tam słyszałem parę strzelanin. Coś czuję, że jak stamtąd wyjdę, to na pewno nie w jednym kawałku. Chyba że coś wymyślę jeszcze. Kurde, ale nie, tu się jednak coś dzieje. Zbytnio przeceniłem negatywnie ten serwer, ale jednak się tu coś dzieje. I może być, nawet musi być. Dobra. Spokojnie. Najlepiej tak od ściany chodzić, bo wtedy koleś nie ma mnie tu na strzała. No to ściana przecież jest. To co tu mamy? Heatpack, road flare. Nie wiem, czy teraz błędu nie popełnię. Najpierw to się rozejrzę, czy to pusto jest. Czy nie ma tu graczy przypadkiem. Dobra. Szczerze, zajebiście mi się tutaj grało. Zostaję tutaj, póki co. Póki co tu zostaję. Jak mi się nie znudzi, to zmienię serwer.
Znaczy, jak mi się znudzi, to zmienię serwer, a jak mi się nie znudzi, to zostanę na tym. Tylko teraz, kurde, uważać. Uważać, żebym ja, kurde, sobie teraz nie nagrabił zgona. Bo teraz mam jednego killa. Wiadomo, Bambi zabiłem, więc to nie jest jakiś wyczyn, ale musiałem go zabić, inaczej ja bym miał przesranę. O, patrzcie, mamy tutaj dziurę. Pewnie przez tą dziurę ten kretyn pewnie tam siedzi i czeka, aż zabije. Uff, o kurde, tam jest jakiś koleś. Fuck, co to za dramatyczne spadki FPS-ów. Co to ma znaczyć? No spieprzaj stamtąd, kurde, dzido zasrana. Może na górze będą jakieś itemy? Sobie... Tire, oponki. Ale nie wezmę, musiałbym coś teraz wypieprzyć. No szczerze, no ja bym tego namiotu nie wywalał, bo on jeszcze się może mi przydać. Ale chciałbym wiedzieć, czy tam koleś nie kampi w tym silosie podziemnym. Kurde, no korci mnie, żebym tam z... Fuck! O, wpytę. A kurde, się połamałem. No i teraz mi potrzeba morfiny. Kurwa, nie wierzę. Ja pierdolę. Co ja żem się teraz spakował? Teraz szukaj morfiny, idioto. Super. Dziwne, że koleś w ogóle spudłował. Myślałem, że mnie wykończy już. Dobra. A jaki idiota. O, fuck. Padłem, super, zombie. Zajebista robota. Tak, normalnie. Jestem podjarany. Juhu, super. No. No i tą akcję możemy już zakończyć. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego takiego wstępnego odcinka z MTA DayZ. Oceńcie, skomentujcie, zasubskrybujcie i szukam ekipy, potrzebuję i piszcie w komentarzach, kto by chciał ze mną zagrać, nagrać cokolwiek MTA DayZ. Bo samemu to ja wiecznie nie będę nagrywać, a taka jedna akcja, no niestety zombie mnie pokonały, bo się żem zablokował. Niestety spieprzyłem akcję. Trzymajcie się, na razie, piszcie w komentarzach, czy chcecie ze mną zagrać, czy nie. Najwyżej podam jeszcze wam IP tego serwera, na którym gram i będziemy może wspólnie grywać. Trzymajcie się jeszcze raz, na razie, yo!